Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film o pielęgnacji. Wiem, że jest wiele z Was, którzy czekają na te filmy pielęgnacyjne na moim kanale, bo przecież ten kanał powstał z myślą taką, że będzie to kanał pielęgnacyjny. No niestety w ostatnim czasie troszeczkę się kierunek kanału zmienia i więcej jest makijażu, więcej jest perfum, trochę mniej tej pielęgnacji, dlatego że po prostu inne rzeczy się lepiej oglądają. Też moja pielęgnacja jest na tyle już ustabilizowana, że nie szukam tak wiele nowości, także nie mam, krótko mówiąc, o czym opowiadać non-stop, dlatego że kupuję często te same kosmetyki. Ale tak się złożyło, że ostatnio zakupiłam nowe kosmetyki, o których chciałam Wam powiedzieć. Ja zrobiłam niedawno taki short o kosmetykach zakupionych, małym takim haulu ze Stylevana i mam tutaj też takie pojedyncze sztuki z innych źródeł, także chciałam Wam o tych kosmetykach opowiedzieć, czyli będzie to taki, powiedzmy, haul, ale będą też takie mini recenzje tych kosmetyków, dlatego że ja już je wszystkie zaczęłam używać, także jeżeli taki temat filmu Was interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. No i zacznę może właśnie od tych wszystkich kosmetyków, które zakupiłam na Stylevana. Ja muszę powiedzieć, że robię tam zakupy tak mniej więcej dwa razy w roku. Tak gdzieś w połowie roku i gdzieś tam potem w tych okolicach czarnopiątkowych i z reguły kupuję kilka rzeczy, które starczają mi na kilka miesięcy i po prostu zaspokajam swoją ciekawość. I jaką toż ciekawość zaspokoiłam tym razem? Otóż byłam bardzo ciekawa kosmetyków firma I'm From. Ja dużo już słyszałam o czy to masce miodowej, czy toniku ryżowym. To są te takie ich najgłośniejsze, że tak powiem, kosmetyki. I bardzo chciałam je już od dawna, mówiąc to dawno, to mam na myśli parę lat, chciałam je przetestować. I kupiłam kilka. Kupiłam jeden pełnowymiarowy kosmetyk i kupiłam takie trzy miniatury. Także stwierdziłam, że cztery kosmetyki dadzą mi jakiś taki pogląd odnośnie marki. No i ten pierwszy kosmetyk pełnowymiarowy, który kupiłam, to kupiłam krem Honey Glow Cream, czyli nic innego jak krem z takimi produktami odmiennymi. Tak to wygląda, w takim kartoniku to przyszło. Sam słoiczek wygląda naprawdę bardzo ładnie. Taki jest, wiecie, fikuśny, wygląda jak jakiś, nie wiem, droższy taki kosmetyk. Zresztą jak na markę koreańską, to I'm From nie jest znowu taka tania. Ale te akurat kosmetyki były w promocji, też ten zestaw miniatur był całkiem tani, ale ogólnie marka nie jest taka, wiecie, super tania jak na przykład Purito. Tutaj Wam już nie będę czytać, co jest napisane na tym opakowaniu, bo tutaj jest troszeczkę po angielsku, ale tutaj oczywiście skąd ten miód jest wydobywany, skąd ten miód jest, z jakiej części Korei, ale tutaj też jest coś, że 30,63% i nie wiem, czy to jest, że miodu jest tyle w tym kremie, bo jak patrzyłam na składniki, to ten miód nie jest gdzieś tam na początku składu. Ja tutaj w tej chwili nie widzę, ale pamiętam, że jak sprawdzałam, to był gdzieś tam dalej w składzie. No i muszę Wam powiedzieć, że sam zapach tego kremu trochę mnie zdziwił, bo spodziewałam się, że to będą kosmetyki, że ten krem z miodem będzie pachniał miodem, czy też w taki charakterystyczny sposób, jak te kosmetyki odmiodne. Natomiast on ma taki kremowy po prostu zapach. W ogóle tutaj nie czuć takiego zapachu miodu. Raczej to taki zapach kremu, kremowy zapach, ale nie, jakoś nie przywodzi mi na skojarzenia miodu i nie wiem, czy jest to zapach jakiś dodany, perfumowany, bo tutaj w składzie nie widzę tych perfum, może gdzieś są gdzieś na samym końcu, nie widzę ich. Taki zapach po prostu bliżej nieokreślony, ale jest delikatny. Muszę Wam powiedzieć, że krem ma całkiem przyjemną konsystencję, jest taki dosyć lekki. Ale kiedy nakładamy go na skórę twarzy, to mamy wrażenie, że jednak jest treściwy i że powinien nam dać dużo nawilżenia. No i właśnie spodziewałam się, że ten krem, jak to z reguły kremy z miodem, że on będzie taki treściwy, taki gęsty, że będzie dawał bardzo dużo nawilżenia, a tymczasem on się dosyć szybko wchłania. Na dobrą sprawę to mógłby być krem używany nawet na dzień. Zależy oczywiście od typu cery i od pozostałej pielęgnacji. Dla mnie on daje trochę za mało nawilżenia, może teraz jest ok, ale na zimę będzie za mało. Raczej jest z tych takich lekkich, ładnie się wchłaniających, nie zostawia takiej okluzywnej warstwy, jaką ja lubię, jeśli chodzi o kremy na noc. Także dla mnie jest to taki krem raczej do używania wiosna-lato, może zimą na dzień. O.
raczej bym powiedziała, że jest to krem lekki, a spodziewałam się, że będzie właśnie taki bardziej treściwy, no bo miał to być krem mocno nawilżający. Także nie to, że jestem jakoś szczególnie rozczarowana, ale spodziewałam się czegoś innego. Jest to kosmetyk, który ja raczej zużyję, ale prawdopodobnie wracać już do niego nie będę. Natomiast jeśli chodzi o ten zestaw miniatur, to są dwa toniki i maska. Zacznę od tej maski. Słuchajcie, to jest maska z miodem i znowu tutaj ten miód akurat jest na albo pierwszym, albo drugim miejscu składu. Teraz tego nie widzę, chyba było na kartoniku, który wyrzuciłam. Aha, tak, mam kartonik. Słuchajcie, tutaj na tym kartoniku na składzie jest ten miód na czwartym miejscu, także dosyć wysoko. Wydaje mi się, że taka słynna maska z miodem z Body Shop, że tam chyba ten miód był na pierwszym albo na drugim miejscu, tak mi się wydaje. Tutaj on jest na czwartym. Natomiast sama maska ma bardzo ciekawą konsystencję, dlatego że ona przypomina mi bardziej taką pastę. Teraz to akurat pastę i wyszło coś rzadkiego. Może dlatego, że jest ciepło, nie wiem. Teraz powiedziałam, że mi przypomina pastę, a wyciekł mi olej. Nie wiem, może się rozwarstwiło? No bo wyszło coś takiego bardzo płynnego, a jak nakładałam to na twarz, to była taka pasta. Nie wiem, słuchajcie, wytrę. Spróbuję jakoś tą tubkę pomasować, żeby się pomieszało coś tutaj. Bo zupełnie coś innego wyciekło niż używałam. Sprawdźmy jeszcze raz. Nie, wciąż jest płynne. To nie wiem, straciłam teraz cały impet, wiecie, bo zupełnie co innego to było, kiedy używałam, to był taki gęsty, taka pasta. Jeszcze mówiłam, że o, fajnie się to nakłada, bo się tak trzyma mocno tej skóry, tak jakbyśmy naprawdę ten miód nakładali. A teraz mam coś tutaj bardzo takiego półpłynnego, więc nie wiem. O, teraz jak zmieszałam, to jest trochę gęste, ale nadal jest to takie... No teraz jest trochę bardziej gęsty, no. Może rzeczywiście się trochę rozwarstwiło i trzeba mieszać. Ogólnie jak się to na twarz nakłada, to się ma wrażenie, że się nakłada miód, bo to ma taką podobną konsystencję. W ogóle jest lepkie. Teraz by się lepić. Ogólnie konsystencja mi się podobała, bo łatwo było to nałożyć i łatwo się tej skóry trzymało, nie spływało. I muszę Wam powiedzieć, że ta maska wywarła na mnie naprawdę dobre wrażenie, dlatego że rzeczywiście czułam jakieś takie nawilżenie. Ja ogólnie odchodzę od tego typu masek. Wydaje mi się, że taka porządna, bogata, codzienna pielęgnacja jak gdyby niweluje potrzebę nakładania jakichś takich ekstra masek nawilżających czy odżywczych, dlatego że moja pielęgnacja na co dzień jest na tyle bogata, że nie widzę jakiejś większej różnicy po używaniu maski. Natomiast tutaj ta maska rzeczywiście przyniosła mi taką ulgę, takie ukojenie. Ta skóra rzeczywiście, miałam wrażenie, że się po prostu tak jakby ujędrniła, nie wiem, była taka, wiecie, plumped, jak to się mówi. Także naprawdę bardzo fajna maska i kto wie, czy jak nie zużyję tej miniatury, to nie sięgnę po większe opakowanie, bo warto by było jakąś taką jedną maskę w swoich zbiorach mieć właśnie na takie awaryjne przypadki, szczególnie jak już przyjdzie jesień i zima i będę potrzebowała jakichś takich ekstra zabiegów nawilżających. No i słuchajcie, te dwa toniki. Jeden to jest Mugwort Essence. Ja nawet sobie googlowałam, co to jest to Mugwort. No to są jakieś korzenie i generalnie ma to mieć właściwości silnie nawilżające. Tutaj jeśli chodzi o tą esencję Mugwort, ja nie wiem jakie jest polskie tłumaczenie tego zioła, nie wiem. To tutaj w ogóle jest bardzo krótki skład i ten krótki skład to mam na myśli, że jest tutaj dokładnie jeden składnik. I jest to dokładnie esencja z tego Mugwort, czyli taki naprawdę produkt, można by powiedzieć, super naturalny. Słuchajcie, to ma taką lekko... wodnistą, ale nie do końca, tak jakby bardziej gęstej wody, ale nie chcę powiedzieć, że jest to żelowe, bo są takie te, wiecie, esencje koreańskie, bardziej żelowe, to takie nie jest, to jest raczej taka gęstsza woda. Bardzo ładnie się wchłania i rzeczywiście bardzo skórę nawilża, ale nie mogę powiedzieć, żeby to na mnie zrobiło jakieś takie piorunujące wrażenie. Może to będzie się fajniej nadawać na te takie kilkuwarstwowe nakładanie, ale tego akurat z tą esencją nie próbowałam. Próbowałam z tym drugim, z tym tonikiem różowym, ryżowym, nie różowym, który jak widzicie ma wygląd takiego mleczka i rzeczywiście jest to ta woda ryżowa i ten tonik mam wrażenie, że dużo lepiej tą skórę nawilżał. Tutaj ten skład też jest stosunkowo krótki,
ale jednak jest jeszcze, są inne składniki, są ekstrakty, jest oczywiście woda, także to jest taki typowy tonik, natomiast ten magwort to jest taka typowa esencja, po prostu wyciąg konkretnie z tego magwortu, cokolwiek to jest. Natomiast ten tonik ryżowy jest dużo bardziej wodnisty, ale nie jest to taka do końca też woda. Natomiast mam wrażenie, że on się ładniej wchłaniał i jakby bardziej tą skórę nawilżał taką, wchłaniał się po prostu jak w gąbkę. Nie wiem, no widziałam po prostu lepsze nawilżenie po tym toniku ryżowym niż po tej Magwort Essence. Także myślę, że jak zużyję te kosmetyki, to na ten tonik ryżowy się kiedyś skuszę, bo on jest taki mocno skajpowany i ja mam wrażenie, że naprawdę się fajnie sprawdza, bo mówię skajpowany, dlatego że wiele o tym konkretnie kosmetyku z I Am From słyszałam i rzeczywiście mam wrażenie, że ten tonik bardzo fajnie tak skórę nawilża od środka, a jestem też ciekawa, czy przy dłuższym stosowaniu ten ekstrakt ryżowy będzie działał jakoś może rozjaśniająco, czy wyrównująco kolory, bo takie właśnie te ekstrakty ryżowe mają też działanie. Także muszę Wam powiedzieć, że z tych czterech kosmetyków, jakie zużyłam, jakie kupiłam i używam z I Am From, to dwa jestem tak, wiecie, pół na pół, są ok, ale bez żadnego szału. Natomiast dwa dla mnie pretendują do kupienia pełnowymiarowego opakowania, bo naprawdę zrobiły na mnie no, spore wrażenie. Kolejne dwa kosmetyki, jakie kupiłam, to też byłam ich ciekawa od dawna, natomiast marka nie jest dla mnie nowa, jest znana i przeze mnie bardzo lubiana, mam tu na myśli markę Cosrx. I słuchajcie, kupiłam esencję ślimakową i krem ślimakowy. Miałam po prostu ochotę na powrót do ślimaka. Jest kilka takich składników kosmetycznych, które ja bardzo lubię i widzę działanie ich na skórę. I właśnie ta esencja ze ślimaka, wyciąg ze śluzu ślimaka jest właśnie jednym z tych składników i dawno już nic nie używałam z tym składnikiem, miałam po prostu ochotę do tego wrócić i kupiłam tą esencję, dlatego że miałam kiedyś esencję z Cosrx, ale tą właśnie z fermentowanym ryżem i jakoś nie byłam zachwycona, nie widziałam jakiegoś większego działania, natomiast byłam ciekawa właśnie tej esencji ślimakowej. No tutaj to już jest typowy taki, co nawet widać, jak to się przesuwa w tym opakowaniu, że to jest typowa taka widzicie? Żelowa konsystencja, także można to stosować moim zdaniem na wiele sposobów, bo to może być jako tonik, jako esencja, jako serum, to wszystko zależy od tego, jaką macie pielęgnację, jaki macie typ skóry, ale to też jest jeden z takich składników, który u każdego zrobi coś dobrego, bo wyciąg ze śluzu ślimaka ma właściwości takie regenerujące, naprawcze, nawilżające, rozjaśniające, no po prostu wszystko robiące i ja to jest, mówię, ja bardzo lubię ten składnik i miałam ochotę po prostu przetestować tą esencję i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Oczywiście nie umiem jeszcze powiedzieć jakiegoś jej długofalowego działania, bo dopiero zaczęłam używać te kosmetyki, ale już po tych kilku razach, kiedy użyłam, widzę, że ładnie się zachowuje, ładnie się wchłania, ładnie współpracuje z resztą pielęgnacji, także mogę Wam tą esencję polecić. I ona w ogóle tą mucynę tu ma też bardzo wysoko w składzie. Ten skład jest dosyć prosty. Gdzie to tutaj jest? Dokładnie, ten Secretion Filtered, on jest na pierwszym miejscu w składzie. I ten skład rzeczywiście jest tutaj bardzo krótki, także naprawdę uważam, że kosmetyk wart poznania, jeżeli oczywiście lubicie ten składnik i znacie się z tym składnikiem. No i drugi kosmetyk z Cosrx, który bardzo chciałam wypróbować, to był krem ślimakowy. Ja w ogóle ostatnio dostałam próbki przy okazji jakichś tam chyba poprzednich zakupów na StyleVana. Dostałam jakieś tam próbki i dostałam próbkę jakiegoś kremu właśnie ze śluzem ślimaka. Ja teraz nie pamiętam, co to była za marka i co to był za krem. Wiem, że szukałam tego na StyleVana i on tam był, natomiast nie jest to marka cruelty free, więc stwierdziłam, że będę się wiernie trzymać własnych zasad i poszukam czegoś ślimakowego, ale z marki cruelty free. No i spadło na właśnie na Cosrx. I muszę Wam powiedzieć, że tamten krem był dużo lepszy. Nie wiem, tamten krem był po prostu taki bardzo mocno nawilżający. Ja jak gdzieś znajdę i mi się przypomni, to podlinkuję tamtą nazwę, czy linka zostawię do tamtego kremu. Był naprawdę taki bardzo intensywnie działający. Mam wrażenie, że ta próbka mi wystarczyła na jeden raz i rano jak wstałam, to rzeczywiście ta skóra była taka fajnie nawilżona. Tutaj natomiast samo nakładanie kremu i to, jak on się wchłania i jak wygląda na skórze, jest bardzo przyjemne, ale rano jak gdyby jakiegoś większego efektu nie widzę. Tak jakby on się w większości wchłaniał i niewiele robił. Także nie wiem, jakoś jestem tak pół na pół z tym kremem.
Oczywiście to jest taki typowo ślimakowy krem i co mam na myśli, to to, że on się tak ciągnie, także to też trzeba mieć cierpliwość po prostu, żeby to nakładać. Wchłania się dosyć szybko, on, wiecie, on jest taki śliski, także trzeba mu dać chwilę, trzeba wmasować w skórę, ładnie się wchłania, ładnie nawilża i tą skórę tak wygładza, ale jako krem na noc po prostu no, nie do końca spełnia moich oczekiwań, bo mam wrażenie, że jest mimo wszystko za lekki, za mało taki treściwy, także nie wiem. No, zobaczymy, jak to będzie tam przy dłuższym używaniu. Słuchajcie, jeszcze z takich nowości, które rzeczywiście ostatnio zakupiłam, to skusiłam się na kosmetyki z Me Plus. Wiecie co, to jest linia kosmetyków marki własnej Superdraga, natomiast ja ostatnio, jak byłam w Polsce w marcu, to byłam bardzo zdziwiona, że te kosmetyki też są w Rossmanie. A myślałam, że one są tylko dostępne w Superdragu, także nie wiem, jak to się stało, w Rossmanie czy w Hebe. Teraz sobie nie dam głowy uciąć, ale być może w Hebe. W każdym razie widziałam te kosmetyki w jednej z tych stacjonarnych drogerii i byłam w szoku, bo wydawało mi się, że to jest tylko w Superdragu, a jednak nie. Ja o tych kosmetykach wiem już od dawna, jak one się pojawiły, pamiętam kilka lat temu, to ja się przyglądałam i składom i od dawna miałam ochotę coś spróbować z tych kosmetyków, natomiast tak wydawało mi się, że a, nie są dostępne w Polsce, to nikt nie będzie zainteresowany, to lepiej testować coś, co też będziecie mogli ewentualnie kupić, i w końcu odeszło to na plan dalszy. Ale ponieważ ja zobaczyłam, że te kosmetyki jednak są dostępne w Polsce, to stwierdziłam, że jednak coś tutaj przetestuję. A szukałam czegoś do ciała z kwasem salicylowym albo z jakimś kwasem złuszczającym, po prostu jakiegoś wygładzającego, lekko złuszczającego balsamu do ciała. No i nie znalazłam nic takiego albo w rozsądnej cenie, albo z rozsądnym składem, albo nie wiem co. I znalazłam to właśnie z Me Plus i to jest kwas salicylowy i kwasy AHA. 0,5% kwasu salicylowego i 5% kwasów AHA i to jest w ogóle body serum. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest dosyć treściwy i tak jak na ten okres teraz wiosenno-letni, bardzo fajnie się sprawdza, szybko się wchłania w skórę i nawet w miarę przyjemnie pachnie, znowu to jest taki zapach kremowy. Bez jakiegoś tam zachwytu, ale nie jest też bardzo intensywny, jest delikatny, jest przyjemny i przede wszystkim bardzo fajnie się sam balsam, samo to serum zachowuje na skórze, bo bardzo szybko się wchłania, nie zostawia tej skóry takiej lepkiej, także można stosować i rano, jeżeli używacie tego typu balsamów rano i wieczorem, można też na to nałożyć coś potem bardziej treściwego, no bo traktujemy to jako taki treatment, który ma właśnie nam tą skórę wygładzać, złuszać i tak dalej. Muszę Wam powiedzieć, że na niektórych miejscach ciała czuję, że to są kwasy, bo delikatne czuję takie szczypanie, grzanie czy kucie, ale nie jest to coś bardzo intensywnego i bardzo nieprzyjemnego, także ogólnie jestem z kosmetyku zadowolona, cieszę się, że odkryłam go w Superdragu, na pewno zużyję to opakowanie i kto wie, czy nie będę sięgać po kolejne, bo chciałabym właśnie też troszeczkę kwasami podziałać na resztę ciała, nie tylko na twarz, bo mam takie miejsca po prostu na ciele, czy to tutaj z tyłu ramion, czy z tyłu ud, gdzie ta skóra jest po prostu taka, wiecie, bumpy, i jakieś tam peelingi nie do końca na to pomagają, także jestem ciekawa, czy pomogą właśnie takie specyfiki z kwasem złuszczającym. A ponieważ była promocja, kup jedno, drugie za pół ceny, no to jak, żeby przepuścić okazję i nie kupić czegoś za pół ceny. I kupiłam serum do twarzy z prebiotykami. Tak to wygląda. Prebiotic Booster. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajne serum. Ja bardzo lubię, znowu, to jest kolejny składnik w kosmetykach, który ja bardzo lubię i którego działanie widzę, bo u mnie kosmetyki z probiotykami po prostu działają tak uelastyczniająco na skórę i bardzo nawilżająco. Niestety jakoś, jak już znajduję jakiś fajny kosmetyk z probiotykami, to albo on się robi potem niedostępny, albo jest bardzo drogi, nie wiem, jakoś nie mam po prostu szczęścia do tych kosmetyków. Fajny był krem z The Inkilin, jest taki moisturizer z pompką 30 ml. Świetny był ten kosmetyk, takie serum, krem, trudno powiedzieć. Natomiast on z jakiegoś powodu jest wycofany, nawet nie wiem kiedy, po prostu chciałam go jakiś czas temu kupić i nie było nigdzie. Także domyślam się, że jest wycofany. Fajne serum z probiotykami jest z Basic Lab, no ale ono jest bardzo drogie. No nie wiem, po prostu za każdym razem jak coś znajduję fajnego, to albo znika, albo jest drogie. I cieszę się, że trafiłam na to. To jest znowu takie serum w postaci takiego, widzicie, jakby mleczka, zawiesiny,
fajne i też bardzo fajnie się wchłania, bardzo ładnie tą skórę jakoś tak wygładza. Natychmiastowe właściwie widzę działanie, że ta skóra jest taka bardziej elastyczna, nie wiem, no ja bardzo lubię konsystencję tych kosmetyków, ich działanie, także cieszę się, że coś takiego wypróbowałam, znalazłam i myślę, że o ile nie zniknie, to być może dłużej zagości, na dłużej zagości w mojej pielęgnacji. Dalej mam kilka takich kosmetyków, które nie kupiłam teraz, kupiłam wcześniej, ale leżały w zapasach, czekały na swoją kolej, więc teraz na nowo je jak gdyby włączyłam do swojej pielęgnacji. I skoro już mówiliśmy tyle o kosmetykach azjatyckich, to może pozostańmy w tym temacie. Słuchajcie, znowu Cosarex, ale tak jak mówię, kupiony nie w teraz, tylko poprzednim razem. I jest to serum z witaminą C. Przeważnie te koreańskie sera z witaminą C to są jakieś takie właśnie albo z tetra, albo z etylo, jakieś tam z pochodnymi witaminy C. Natomiast to tutaj serum jest autentycznie z kwasem askorbinowym. Także byłam w szoku i 23%, więc było niedrogie, więc pamiętam, że kupiłam. Trochę ono poleżało u mnie w zapasach, ale ono ma dosyć długi termin przydatności. Teraz nie widzę tego, ale pamiętam, że sprawdzałam i jeszcze miałam świat i ludzie do używania. Słuchajcie, tutaj jest napisane 20 gramów, 20 gramów, ale to mi nie wyglądało na opakowanie 20-mililitrowe. Potem się tutaj dopatrzyłam, że to jest 0,7 oz, więc tak mi się wydaje, że to jest 60 ml, bo 0,3 oz to jest chyba 30 ml, jakoś tak. Więc to jest 60 ml, więc naprawdę bardzo duże serum. I słuchajcie, ono jak je otworzyłam, to było oddzielnie, była pipeta, oddzielnie zamknięcie i ono miało taką lekko słomkową barwę. Ale ja używam tego serum już od 3 tygodni i ta barwa się nie zmienia. Także wydaje mi się, że tą barwę serum ma. Zresztą wiele serum z witaminą C przychodzi już w takiej lekko słomkowej barwie. Ono kiedy zaczyna oksydować, to robi się takie pomarańczowe, a potem nawet brązowe. No to wtedy już oczywiście tego nie używamy. Ale taka słomkowa barwa moim zdaniem jest jeszcze dopuszczalna. Serum ma konsystencję taką lekko tłustą. Ono jest coś na podobę tego z Liku CC na przykład i z Basic Lab, ale o ile pamiętacie, ja testowałam to serum z witaminą C z Basic Lab i mówiłam, że ono jest bardzo tłuste i źle się wchłania i pamiętam, że w komentarzach wielu z Was się zgodziło, że rzeczywiście to serum ma formułę nie do przejścia i wiem, że też Wam się nie podobała. Liku CC ma moim zdaniem lżejszą, Liku C czy Liku CC? Liku C chyba, też polska marka, ma konsystencję lekko tłustą, mówię o tej formie light, bo oni mają dwa rodzaje tego sera, właśnie w formie light i w formie rich. Ja miałam tą formę light i pamiętam, że ona też była lekko tłustawa, ale była dużo lżejsza oczywiście niż ta z Basic Lab i dosyć łatwo się wchłaniała. Mi się wydaje, że dla skór suchych czy nawet normalnych to była taka formuła, która nie powinna stwarzać większych problemów. Natomiast ta formuła tutaj jest też delikatnie tłustawa, ale mam wrażenie, że ona jest jeszcze lżejsza niż ta z Liku C. Naprawdę ten kosmetyk się bardzo szybko wchłania i owszem, on pozostawia na skórze taką jakby warstwę, nie chcę powiedzieć, że film, bo to nie o film chodzi, tylko pozostawia takie uczucie na tej skórze, że coś już na niej jest, że ona jest taka po prostu nawilżona. Natomiast jest delikatnie lepkie, natomiast nie pozostawia uczucia tłustości, tak jak tamte poprzednie właśnie wspomniane sera. Także bardzo mi się podoba ta formuła i mam wrażenie, że dzięki temu, że ona jest właśnie na tym propaneidol, co to jest, zawsze zapominam. Ten składnik taki zamiast wody. Nie pamiętam teraz, jak to po polsku powiedzieć. Glikol roślinny, o tak, glikol roślinny. To jest właśnie ta baza, która jest używana zamiast wody, która powoduje, że to serum jest delikatnie tłuste, ale dzięki temu też ten kwas askorbinowy, ta witamina C jest bardziej stabilna niż rozpuszczona w wodzie. Także dlatego może tutaj firma zdecydowała się na większe opakowanie, 60 ml i rzeczywiście mamy tutaj 6 miesięcy od otwarcia na zużycie, także jestem ciekawa, czy 6 miesięcy to serum przetrwa. Natomiast na dzień dzisiejszy używa mi się tego naprawdę bardzo przyjemnie. Widzicie, ono jest takie, no jest płynne. Jest płynne bardziej niż olejek. Jak rozsmarowujemy to, pamiętajcie, że ja tu mam jeszcze chyba z pięć kosmetyków na dłoni. Jak rozsmarowujemy, to jest takie delikatnie, może nawet nie tyle tłuste, co śliskie, po czym naprawdę bardzo szybko się tak wchłania w tą skórę, się wtłacza i pozostawia skórę bardzo ładnie nawilżoną,
ale nie zostawia takiego uczucia tłustości. Naprawdę bardzo przyjemny kosmetyk, także jak będziecie gdzieś tam robić zamówienie, czy na StyleVana, czy na YesStyle, to proponuję się zainteresować tym kosmetykiem. Aha, i póki pamiętam, ja kiedyś miałam kod zniżkowy na StyleVana, ale wydaje mi się, że on już nie działa, bo pewnie za mało ludzi z niego skorzystało i wygasł. Natomiast ja sama, pomimo, że nie jestem nowym klientem, mam konto założone na StyleVana, to użyłam kodu Dr. Dry, nie wiem, czy oglądacie Dr. Dry, i ona ma też kod, nie pamiętam w tej chwili i nie będę linkować jej kodu, musicie iść do jej filmu, obejrzeć jakiś film i ewentualnie kodu użyć, i ona ma ten kod na 20% i byłam w szoku, bo mój kod pamiętam, że działał tylko na 10% i jej kod rzeczywiście zadziałał, pomimo, że te wszystkie kosmetyki były już, bo wiecie jak to jest nastawiona, tam są zawsze jakieś oferty, zawsze jakieś przeceny, zawsze ta cena jest inna, przekreślona i właśnie wszystko jest teraz w ofercie, dzisiaj tylko, a pomimo wszystko ten kod Dr. Dry zadziałał na 20%, także polecam się zaopatrzyć ten kod, jak będziecie robić zamówienie i użyć. Okej, słuchajcie, jeszcze trochę. Kolejny kosmetyk, który wyciągnęłam ze swoich zapasów, to jest znowu takie serum żelowe do twarzy. Firma nazywa się Skin 1004 albo Skin 1004. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tym kosmetyku, a skusiłam się, że dlatego, że to był kosmetyk z centelą, czyli z wąkrotką azjatycką i to jest w ogóle blue serum, że ono jest niebieskie. I ja pamiętam, że ja sprawdzałam skład tego serum i jakieś tam chyba algi, jakiś tam wyciąg z alg był w tym serum, który powodował, że ta barwa jest niby niebieska. Oczywiście niebieskie jest opakowanie, natomiast samo serum, no... trochę taki popielaty kolor ma, ale czy ja bym to nazwała niebieskim? Bardziej jest przejrzyste niż niebieskie. Słuchajcie, spływa mi po tym serum z witaminą C. Jest to taki gęsty żel, mało co lejący się. Bardzo ładnie się wchłania. Ja używam tego albo po prostu na jakąś kolejną warstwę, albo też mieszam to z jakąś tam tłustym serum, nie mogę się nie wysłowić, jakimś olejkiem do twarzy i w tej roli sprawdza się bardzo fajnie. Wiecie co, ja bardzo lubię te wszystkie żelowe sera, ale mi jest ciężko o nich w ogóle opowiadać, bo dla mnie one wszystkie działają tak samo. One wszystkie po prostu ładnie nawilżają i ładnie się łączą z tłustymi formułami. I to jest dla mnie właściwie najważniejsze, także to jest właśnie jedno z tych serum. Nie zauważyłam jakichś większych działań, jakiejś większej różnicy pomiędzy innymi i też to opakowanie wydaje mi się, że jest trochę mniejsze, także nie wiem, czy mogę Wam polecić, bo po prostu jest bardzo przeciętne i robi, co ma robić, ale czy robi to, co obiecuje, to nie wiem. I tutaj mam kolejne serum też tego typu i to jest ta firma Mary and May. Ja właśnie jak robiłam wtedy poprzednio te zakupy, to kilka kosmetyków z tej firmy Mary and May kupiłam. No i one są takie, krem pod oczy był średni, teraz właśnie to serum, chyba jeszcze jedno mam w zapasach. W każdym razie to jest serum peptydowe, Six Peptide Complex, czyli kompleks sześciu różnych peptydów, tak wygląda. Słuchajcie, znowu serum jest żelowe, dosyć takie rzadkie i tak samo, ładnie się wchłania, ładnie nawilża, ładnie się łączy z tłustymi formami. Nic więcej na ten temat nie mam do powiedzenia. Także ja chyba przestanę. Znaczy ja mam jeszcze chyba dwa albo trzy tego typu sera w swoich zapasach i jakbym miała być szczera, to chyba wolę kupić to serum z Apis, dlatego że tam jest duże opakowanie, bo ono chyba miało 100 ml, tak mi się wydaje, czy 60, jakieś te duże takie opakowania tego serum właśnie żelowego z pompką, dlatego, że ono było niedrogie, było duże i miało fajny skład. A te wszystkie sery, one są tak do siebie podobne, że nie wiem. Albo ewentualnie właśnie jakieś serum peptydowe, bo ja też działania peptydów jakoś na swojej skórze nie widzę, ale wierzę w to, że działają prewencyjnie, także chyba jeżeli już jakieś serum żelowe, to z jakimś konkretnym składnikiem właśnie albo z peptydami, ewentualnie z niacinamidem, jeżeli chcecie włączyć do swojej pielęgnacji niacinamid. Ja niacinamid mam w dermatice, także nie używam oddzielnych kosmetyków z niacinamidem, ale no mówię, te wszystkie sera żelowe, one dla mnie wszystkie zachowują się tak samo, robią to samo, także nie wiem na jakiej zasadzie Wam o nich nawet opowiadać. Kolejny kosmetyk, który wyciągnęłam ze swoich zapasów i tu muszę się przyznać szczerze, że on w tych zapasach przyleżał chyba 2 lata.
To jest serum, które ja dostałam jeszcze kiedyś w prezencie od Andrzeja i po prostu z sezonu na sezon przekładałam używanie tego serum, bo co to jest za serum? To jest Basic Lab i to jest to ich słynne serum redukujące przebarwienia. Ono jest z azeloglicyną, z niacynamidem chyba i z kwasem tranexamowym. Powiem Wam tak, to jest serum, które ma naprawdę świetny skład, dlatego że tu są wszystkie takie składniki, które rzeczywiście są bardzo obiecujące, jeśli chodzi o likwidację przebarwień. Tak jak powiedziałam, azeloglicyna, niacynamida i kwas tranexamowy to są w tej chwili takie najlepiej, najbardziej obiecujące, najlepiej działające składniki, najbardziej nowoczesne składniki w kosmetyce, które właśnie mają szansę rzeczywiście podziałać na jakieś tam przebarwienia. Oczywiście z pominięciem tretinoiny i hydrokwinonu, które to składniki są na receptę i które najlepiej działają na przebarwienia, nie mają sobie równych. Natomiast jeżeli nie macie dostępu do tretinoiny, hydrokwinonu, nie macie dostępu do dermatologa, który Wam przypisze receptę i też z jakiegoś tam powodu nie chcecie używać retinolu, no to wówczas tego typu kosmetyki rzeczywiście mają szansę Wam w tych przebarwieniach pomóc. Natomiast to wszystko zależy od tego, z jakiego powodu są te przebarwienia, jakie są duże, jak głębokie, czy używacie, czy w ogóle używacie i jakich używacie filtrów przeciwsłonecznych i jak długo będziecie używać tego serum. Mi się wydaje, że po jednym opakowaniu raczej nie można się nastawiać na jakąś poprawę. Może 2-3 opakowania. Słuchajcie, kuracja leczenia przebarwień to trzeba się nastawić na co najmniej pół roku, rok na to, żeby widzieć jakąś poprawę. A ja nie jestem przygotowana na to, żeby tego serum używać tak długo, dlatego że po prostu raz, że to serum jest bardzo drogie, dwa, że ja używam tretinoinę i jeżeli będę chciała jeszcze lepiej zadziałać na skórę, to po prostu poproszę dermatikę, żeby mi dołożyli do tego hydroquinon. Nie potrzebuję sięgać po tego typu sera, bo po dermatice będę widzieć już różnicę po miesiącu czy dwóch, a tutaj będę musiała używać tego przez kilka ładnych miesięcy. Słuchajcie, samo serum, na stronie jest napisane, że ma mieć kolor bezbarwny lub słomkowy. Moje serum ma kolor taki. I teraz ja nie wiem, czy to dlatego, że ono u mnie tak długo leżało, bo tutaj nie ma właściwie się co zoksydować. Bo tutaj nie ma ani witaminy C, ani innych tego typu składników, które mogłyby się tak zoksydować. Więc nie wiem, dlaczego ono ma taką ciemną barwę. Przy czym termin ważności tego serum jest jeszcze do przyszłego roku. Więc ono jest wciąż w terminie, leżało w ciemnym, suchym, chłodnym miejscu, więc nie wiem, dajcie znać, jeżeli mieliście to serum, dajcie znać, w jakim ono było kolorze, o tak. Jeśli chodzi o samo używanie tego serum, no to tak, jest przyjemnie się nakłada, przyjemnie się wchłania. Ja używam wieczorem razem z tretinoiną, bo to nie jest serum złuszczające, no nie działa na tej zasadzie. Także ładnie współgra zresztą pielęgnacji. Ja też często nakładam to serum jako pierwsze na skórę i naprawdę nie potrafię Wam powiedzieć, czy ono w ogóle w jakikolwiek sposób działa, bo tak jak mówię, nawet jeżeli ja skończę całe to opakowanie, oczywiście wrócimy do tematu wdenku, to też nie sądzę, żebym potrafiła Wam powiedzieć, czy to serum rzeczywiście działa na przebarwienia, dlatego że ja używam tretinoiny i moje przebarwienia w tej chwili są pod kontrolą, także ja od samego początku miałam mieszane uczucia co do tego kosmetyku, dlatego że on jest po prostu koszmarnie drogie moim zdaniem. A szansa na to, że ono zadziała, to tak jak mówię, chyba że kupicie w promocji, kup 2/3 za darmo i wtedy po 3 opakowaniach może będziecie potrafili powiedzieć, czy ono rzeczywiście zadziałało. Ja oczywiście mówię tak z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia. Jeżeli macie inne doświadczenia z tym kosmetykiem, to oczywiście piszcie w komentarzach, bo być może gadam głupoty i ktoś użył i po 2 tygodniach pozbył się wszystkich plam na twarzy. No i to by było po prostu świetnie. Ale jeżeli tak się stało, to oczywiście piszcie. No i słuchajcie, ostatni kosmetyk, który chcę Wam pokazać dla przeciwwagi, bo to też jest Basic Lab, ale to jest z kolei kosmetyk, który ja naprawdę bardzo lubię. To jest moje drugie opakowanie, które kupiłam sama, własnoręcznie, za własne pieniądze. I jest to krem nawilżający do twarzy. Lekka konsystencja. To jest ten Basic Lab Familias. O. Fajne, duże opakowanie, 75 ml. Ono tutaj na Makeup UK kosztuje 10 funtów, 9,99 chyba. Nie wiem, ile kosztuje w Polsce, ale nawet w przeliczeniu, nawet
na to, co jest tutaj, to ja uważam, że ten krem jest niedrogi. Biorąc pod uwagę, że ma 75 ml, biorąc pod uwagę, że on ma naprawdę bardzo fajny skład, bo tutaj nie mamy parafiny, nie mamy alkoholu, nie mamy perfum. I przede wszystkim to jest krem, który używa też moja córka i ja nie mam żadnych zastrzeżeń, żadnych obiekcji, żeby ona tego kremu używała, bo wiem, że on jej tutaj żadnej krzywdy nie zrobi. Mało tego, to jest krem, który ja uważam, że się nada do każdego typu cery, dlatego że on jest niby treściwy, ale bardzo ładnie się wchłania i w jakiś zadziwiający sposób pozostawia matowe wykończenie. Ta skóra jest bardzo fajnie nawilżona, jest nawet, tak bym powiedziała, zabezpieczona. Ja nie chcę powiedzieć, że on zostawia film, bo ja wiem, że wielu osobom, jak ja czasami mówię, że zostawia film na twarzy, to wszyscy mówią, ale to wtedy nic innego, albo będzie się rolować, albo coś. Nie chodzi mi o taki typowy film, jak na przykład primer pod makijaż. Chodzi mi raczej o taką warstwę nawilżenia, że po prostu ta skóra nie jest tak, że krem się wchłania i nie ma nic, tylko po prostu zostawia po sobie taką warstwę nawilżenia. Czuć, że ta skóra jest ładnie nawilżona, komfortowo nawilżona, ale przy tym nie jest tłusta, na dodatek się nie błyszczy, bo ten krem w jakiś właśnie przedziwny sposób pozostawia tą skórę taką delikatnie matową. I ja nawet ostatnio, jak robiłam taką moją rutynę pielęgnacyjną na żywo, pokazywałam Wam te wszystkie kosmetyki, jak nakładam, to miałam właśnie resztki tego kremu i też Wam to pokazywałam i mam nadzieję, że to było widać wtedy na tamtym filmie, że pomimo tego, że ja nałożyłam mnóstwo różnych kosmetyków, to jak nałożyłam ten krem na koniec, to ta twarz wyglądała tak, na taką zmatowioną. Także bardzo mi się to podoba, a już na pewno będzie się podobać nastolatkom, czy też osobom właśnie z taką bardziej przetłuszczającą się skórą, bo naprawdę krem wydaje mi się bardzo komfortowy, bardzo fajnie współdziała z filtrami przeciwsłonecznymi, z resztą pielęgnacji nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ten krem się wałkował, rolował, także naprawdę uważam, że jest świetny, świetny krem. Okej, słuchajcie, i to by było na tyle. Nagadałam się co niemiara. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie nowości pielęgnacyjne w mojej pielęgnacji. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków znacie. Dajcie znać, czy którymś się zainteresowaliście. A jeżeli znacie te kosmetyki, to dajcie mi znać, czy macie podobne zdanie do mojego, czy może zupełnie przeciwnie. Piszcie oczywiście o swoich wrażeniach i o swoich przemyśleniach. Czekam na Wasze komentarze. A tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!